gonna find. And I'm gonna kill. Every. Last. One of them. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Last of Us Part 2. Ja jestem Kocurek. Jesteśmy w głównej bazie wilków. Zobaczcie, jaka to jest konkretna, masywna budowla. Tutaj może spokojnie mieszkać kilkaset osób, jak na nie następne tysiące osób. Ja coraz większą jakby taką mam wizję tych wilków. To jest duża, naprawdę duża organizacja. Chociaż idziemy zobaczyć się z dowódcą, czyli jesteśmy w głównym tym. To jest główna baza, no to. No powiedzmy, siła licząca kilka tysięcy członków, bardzo dobrze wyposażona. Cywilizowana, no jak najbardziej. Nie żyjąca na odludziu jak wioska. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Mamy iść do Isaaca. Okej. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. No, coś tu się dzieje. Chodźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam było. No właśnie, najpierw sprawdzimy, jak ten bar, a tutaj w ogóle możemy coś sobie pożyczyć. A ciach, ciach, pipisna. Amunicja. Cześć, bomby. Wiesz, cały jeden raz. A, widzisz, cwaniaku, cały jeden raz, no. O, części różne. Przydatne rzeczy. Jest i stół. Mamy na 20 części mamy tylko. To nie za dużo nie naprawimy w tym. Czyli nie zmodyfikujemy. Ale szukamy dalej. Gdzie jakoś. Chodź tu. Cześć. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się to ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. Nie, szukamy Isaaca. Tam jest pewnie w medicalu, jest pewnie ta. Pewnie... Abby? Znaczy Abby, mówię Mal. Hej. Whitney. Hej, Abby. O, Whitney, to zabiliśmy Ellie. To ta z gierką, co potem zachorowała mocno. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. No, tam się niestety spotkasz z tą. Z Ellie. Dobra ta gra? Naprawdę trudna. Ale i dobra. Muzyka też niezła. Cholerne gry. Damn video games, yeah. Cholerne gry, tak jest. Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie wierz się. Spoko, dasz radę kolego. Będzie dobrze. Co tam? Ten od ręki ze z nami jechał. Hej, lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Ach, nie stracę nawet wszystkich palców. Bracie. Wiem, to stało się tak szybko. No właśnie. Nie mogło być gorzej. A o wilku mowa. Hej wam. Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej men. Wyluzuj. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić.
Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby to z nią być. Muszę wam coś pokazać. No właśnie. To jest. Za mną. Okej. Okay. O Boże. O kurde, jaka gośnica. Wszystko nasi. Ja czekam. Ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. No rozumiem. Jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa. To Benny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam do niego Luena. Dziś rano strażnicy znaleźli Benny'ego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Picie z blizny, nie chodź de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć co Mel, więc dajcie znać co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac? No się narobiło. Może wysłał i nie powiedział noża. Oby tak było. No dobra, to idziemy do Isaaca zapytać, dlaczego nikogo nie wysłał. Albo czy wysłał. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. A ja oczywiście myszkuję, bo Anusz coś znajdę. O, właśnie, moneta na przykład. Karolina Południowa. No nie widać z którego roku. Zajęło to 3 dni, ale wreszcie wyciągnąłem coś z numeru 74. Jeśli to, co mówi, jest prawdą, to południowe wybrzeże może być dla nas najlepszym wyborem. Oznaczyłem mapę i pozostawiłem u ciebie. Powinniśmy jak najszybciej wysłać zadowolenie, żeby to sprawdzili. Mam wrażenie, że można z niego wycinać jeszcze więcej. Daj mi jeszcze kilka dni. O kurde, jaka notatka. Czyli oni tutaj przesłuchują dosyć dużo ludzi. No nie pierdzielam się, to trzeba przyznać. Nie wygląda to za przyjemnie. Po tym poranku chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Oh shit. O, jest trochę shitty, to fakt. No jest już trudno. Idziemy dalej. Hej, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. A. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną.
Szefie, Abby i Manny tu są. Dawaj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. Słyszałem, że wpadliście w drapanie. Taka dosyć... Poważna. No, to tylko kilka zadrapań. Nieprzyjemna postać. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozej. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani. Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał, Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszego nie szuka? Zastrzelił do niego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mówię. To nieprawda. Twierdzisz, że Denny zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abby. Okej. Okay. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Zabiję cię! Co? Serio, skończ już!
Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No wejdź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec. Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dupsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno. Ciao. Okej. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abi. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń ze mną, to sama zobaczysz. O, my musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Weź głęboki dech. A tutaj. No dobra. Jestem, tylko się... Przyznam, że trochę mnie wciągnęła ta cała akcja. A nie chciałem tam przerywać tego ładnego przerywnika wideo. Co to za miejsce? Nie wiem. Zwiedzamy dalej? O w jakimś... Co? Larry, daj spokój. Popatrz na tę foczkę. Widziałem niedawno fokę. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. Wiem, co widziałem. Na własne oczy. No proszę. Idziemy dalej. Pomożesz mi z tym? Trzymam mnie tak. Co to za miejsce? No,
najwyraźniej jakiś teatr, ale dla ryb. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Głupek z ciebie. Ta łódź była częścią pokazu? Nie. Nie, ktoś to wpłynął. Rządził prowizoryczną przystań. No, leży. Chcesz się rozejrzeć? Tak, wpłynął. No, jest może tak. Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. Co się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. Albo zabiły ich blizny. Optymistka. Dobra, dość tej łodzi. Chcesz zobaczyć resztę, co? Jasne. Jest coś jeszcze? No pewnie. Chodźmy. Zobaczyłem. Ewidentnie ty tutaj znalazłeś to miejsce, jest twoje. Tu zaraz tutaj? Dobra, idziemy na górę. Coś tu jeszcze jest po tej stronie? Już kamery. To dla ryb, no. Znaczy ten. Teatr to dla ryb. Wejdziesz tam? Jasne. Podsadź mnie. Już. Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek. Jasne. No to rozejrzymy się szybko i wrócimy. Oni byli parą, no, byli razem. To jest super. O, oka. Ej, Owen, bezcenny. Zobacz. Ta, którą widziałem, nie była też z brązu, więc... Jak gruba jest ta szyba? Patrz, akwarium w podłodze. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci? Tacie by się to spodobało. No, dostałby bzika. No. Penthouse Bachelorette, czyli to ten. Jakieś dziewczyny były na panieńskim. Zajmuję to miejsce. Jest moje. Okej. Okay. Padaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie? Kiepski początek. Chcę pospiedzać jeszcze dalej.
Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Max Place. Dobra. Zamknięte. Jak można się dostać do miejsca Maxa? Jakoś można na pewno. Górą. A. Górą pewnie. A przecież jesteśmy tu z rekina. Musimy. No jasne, niech też znamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, to słucham. Owen, miałeś rację. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. Zastanowię się. Nie. Tu mieszkali. Przez jakiś czas. Wytrzymywali się przez jakiś czas po tej. Słusznie, że okazujesz ojcu szacunek, a myślę zrozumieć, że próbuję cię kontrolować. Sprawić, że przecież będziesz się czuł jak dziecko, ponieważ sam boisz się zachować jak mężczyzna. No to dyskusja pomiędzy braćmi, tak? Z tego co rozumiem. Będzie ten tatuś chyba, nie? Szlak. Tato, zabieram stąd Maxa. Nie może spędzić życia z mnie tutaj rozprawiającym się budynku. Tak tylko przyjąłby twoje słabości. Kiedy żołnierze zabili mamę, stałeś się, patrzyłeś jak tchórz. Tato chce, żeby Max zobaczył, jak żyje się wśród ludzi, którzy potrafią walczyć o to, co jest dla nich ważne. No, czyli odeszli stąd. Rodzina stąd odeszła, zostawiła ojca. Gdzie jakie dołączyły do blizny? Dołączyli do blizny, no właśnie. No, ale przynajmniej mamy jego klucze. Co jest z tobą nie tak? To trupo, nie potrzebuje jej. Nie wiem, jak można z własnej woli dołączyć do blizny. Dlaczego? Bo to zgraje świrów, dlatego. W strefach świetliki uchodziły za terrorystów. Fanatyku. Byliśmy naiwni. Nie byliśmy fanatykami. Wysadzaliśmy posterunki i zabijaliśmy żołnierzy. To nie to samo. Mówię tylko, że... Tylko nie wygłaszaj takich test na stadionie, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Dobra, wbijamy do mołu. Masz te klucze? A, tak. Nie. A może... Tak jest. No proszę. Namalowanie tego musiało trwać wieki. A, mam miał duży talent. Duży talent. Plastyczny. A tu mamy na dole. Jakieś zejście nawet, tak? Dobra, idziemy. Nie mów, że chcesz tam zejść. Daj spokój. Jasne, że idziemy. Ostatni raz. Obiecuję. Ostatni raz. Tylko nie patrz w dół. Wszystko gra. Popatrz na to. Aj, proszę. Chętnie poznałbym tego dzieciaka. Cóż,
jest blizną. Może już poznałeś ją? O Chryste, oby nie. Wow. Chodź tu. Fort. Jest i foka. Widzisz? Mówiłem, mają cynki. Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. O. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu. Ale... Ale Joel wciąż żyje. Wiem. Ale kurde, dostał kosza. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. To idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. No, to bardzo ciekawy był. A co jeśli on jest gdzie indziej? Nie jest. Tak. Zejdźmy z dachu, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. A myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Także dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam na kolejny. Zostawcie oczywiście reakcję. Trzymajcie się. Bo hej, hej. Jeśli naprawdę zabił Daniego. Jebać Daniego. Żałuję, że Owen zastrzelił go przede mną. Rany, Abi. No dobra. Hej, hej.